Cześć, witam Was. Dzisiaj kolejny odcinek na temat pytań, które warto zadać przed ślubem. Na początek przeczytam Wam taki świetny komentarz od jednej z moich widzek, który dostałam i który po prostu bardzo mnie zachęcił. Ta osoba napisała mi tak. Wiedzę, jaką Pani przekazuje, młodzi powinni zostać zaopatrzeni ze strony rodziców, ale im więcej rozmawiam z rówieśnikami, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że kontakt między dziećmi a rodzicami jest z reguły słaby, a często żaden. Dobrze, że jest tutaj ktoś, kto może sypnąć garścią naprawdę wartościowych, sprawdzonych porad. Świetne, prawda? No dokładnie o to chodzi na moim kanale. Ktoś to ujął po prostu lepiej nie mógł. Po prostu lepiej nie mógł i to wspaniałe. Jakie pytania należy zadać przy ślubie? Na pierwszym filmiku nagrałam Wam takie trzy pytania, które po prostu tak przyszły mi, że tak powiem, z głowy. Ale dzisiaj chciałabym dodać parę następnych i myślę, że nakręcę jeszcze trzeci filmik na ten temat. Bo ja myślę, że to nie jest żaden dogmat, nie? Że Wy musicie wszystkie te pytania zadać, bo ja po prostu generalnie nie jestem i nie czuję się żadnym guru. Ja bardziej bym chciała być takim człowiekiem, który Was zainspiruje do tego, abyście pewne rzeczy wzięli w swoje ręce i mogli je ukształtować. Właśnie chciałabym być taką trochę mamą, która może Wam podpowie pewne rzeczy i da Wam pewną informację, jakie rzeczy są w życiu ważne, ponieważ ja już patrzę z perspektywy 25 lat małżeństwa i pracy pedagogicznej i psychologicznej i naprawdę, wierzcie mi, napatrzyłam się na bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy w życiu i te pytania, które Wam dzisiaj podaję, też uważam za bardzo ważne. Pierwsze pytanie o uzależnienia. Czy kiedykolwiek ten człowiek miał jakieś uzależnienia? Bardzo dobrze jest sprawdzić, czy są uzależnienia w rodzinie. Ja mam dwie koleżanki, które pracują w DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Ludzie, którzy wychodzą z domów, gdzie są problemy alkoholowe, generalnie są współuzależnieni. Jeżeli nie mieliście z tym kontaktu, to nie macie takich doświadczeń, to powiem Wam chwała Bogu, ale jeżeli traficie na człowieka, który wyszedł z takiego domu i coś z tym robi i ma świadomość tego, to jest naprawdę bardzo wiele. Ponieważ niestety, ale tacy ludzie mają tendencję, żeby powielać wzorce alkoholowe, żeby powielać wzorce dysfunkcjonalnych relacji. Nie? Komunikacja i rozwiązywanie problemów mogą być olbrzymimi problemami, więc na pewno jest to pytanie, które bym zadała. Możemy powiedzieć, że miałam taką koleżankę kiedyś w Lublinie, byśmy tam interesowały się tymi samymi rzeczami i ona poznała takiego chłopaka, który był bardzo fajny, no bardzo taki uśmiechnięty i w ogóle, tylko on miał problemy właśnie z alkoholem. No i rzeczywiście ona się bardzo w nie zakochała, on tam za nią szalał i w ogóle, ale się złożyło, że parę osób jej powiedziało, bo miało doświadczenie, że wiesz, uważaj, bo on jest bardzo imprezowy, nie? I ewidentnie ma problemy alkoholowe, bo to wyszło w paru sytuacjach. No ale ona była tak strasznie zakochana, nie, on się dla mnie zmieni, on się dla mnie zmieni, nie? No i co można było zrobić? No wiecie, wolna wola człowieka jest nie do przeskoczenia i rzeczywiście wyszła za niego. I gdzieś chyba 2 lata później spotkałam ją w autobusie, to znaczy tylko tak widziałam ją po drugiej stronie, stała z wózkiem, z dzieckiem w wózku i miała podbite oko, nie? I zauważyła mnie i po prostu się odwróciła i się tak skuliła, nie? Tak jakby po prostu była zawstydzona tą sytuacją. Dlatego też przy całej miłości, jaką mamy do takich ludzi i takich postaw, które bardzo często kobiety mają, że no on po prostu wymaga opieki, on wymaga tego, ja go uratuję, to oprócz nielicznych wyjątków, które działają, jako reguły bym nie polecała czegoś takiego, nie? Bo może być to bardzo, bardzo tragiczne w skutkach. Następna rzecz, którą radziłabym, o którą bym zapytać, czy są choroby psychiczne w rodzinie? Ja wiem, że to, co mówię, jest absolutnie mało romantyczne. O, ja Was przepraszam. Ale naprawdę, choroby psychiczne są szczętnie ukrywane w Polsce i ja znam parę takich przypadków, że rodzina się dwoiła i troiła, żeby ukryć chorobę psychiczną jednej albo drugiej strony i to naprawdę było szczelnie ukrywane, żeby tylko ta osoba wyszła za mąż lub się ożeniła i potem po ślubie wychodziły z tego bardzo, bardzo, bardzo trudne rzeczy. Dlatego też ja wiem, że to może się zbyt często nie zdarza. Być może jest to rada no, dla 1% naszej populacji, ale tak naprawdę chorób psychicznych jest znacznie więcej niż myślicie, że 1% populacji jest chory, nie jest więcej osób chorych. Dlatego też to jest pytanie, które trzeba byłoby zadać. Nie wiem, czy to jest w ogóle pytanie do zadania, ale na pewno jest to rzecz dla zaobserwowania. Kto jest najważniejszy w Twoim życiu? Ja się śmieję, bo wielu moich znajomych terapeutów, psychologów zarabia bardzo duże pieniądze tylko dzięki mamusi. Małżeństwo, 2 osoby w łóżku, pośrodku mamusia. Czyli na pewno bym się dobrze przyjrzała sytuacji.
jeżeli ktoś jest takim pieseczkiem, mamisynkiem, kochadełkiem mamusi. Jeżeli to się nadaje na rozmowę, bo wiecie, czasami są takie tematy, że trudno jest porozmawiać, ale trzeba byłoby zapytać, posłuchaj, jak ty to widzisz po ślubie, bo chodzi o to, że ktoś jest tak nadmiernie związany ze swoją rodziną, że on po prostu nie będzie ciebie poważał, nie będzie słuchał twojego zdania, tylko zawsze będzie leciał do mamusi albo do tatusia, ale w Polsce najczęściej tą rolę pełnią mamy, nie? Więc radziłabym się temu też przyjrzeć. Ja myślę, że wiele tematów to jest po prostu takich, że nawet nie musimy o nich czasami rozmawiać, bo po prostu my widzimy, jak jest. Wtedy się albo decydujemy, albo nie, albo zaczynamy rozmawiać, gdy chcemy wprowadzić zmiany. Natomiast temat, który na pewno jest bardzo ważny, to jest temat wiary. Dla mnie jest to temat absolutnie podstawowy, bo wiara jest na przykład dla mnie rzeczą jest bardzo ważną. Ja nie jestem osobą religijną, czyli dla mnie te wszystkie tam rytuały nie odgrywają roli dużej, czy my tak robimy, czy my tak robimy, ale to, że jestem chrześcijanką, że regularnie czytam Biblię, po prostu ma dla mnie duże znaczenie. Jeżeli bym trafiła na kogoś, zwróciłabym dużą uwagę na zgodność tych rzeczy, w które wierzycie, ponieważ wiara jest zawsze rzeczą fundamentalną. Czyli jak są dwie osoby niewierzące, chociaż to jest okej, jeżeli wasz stosunek, nie wiem, do kościoła, do wiary, do Boga jest podobny, zdecydowanie będzie łatwiej budować pewne rzeczy, nie? Natomiast wszędzie tam, gdzie są te, wiecie, ona w prawo, a on w lewo, no to oni z drzewo, nie? Czyli bardzo trudno jest wtedy taki związek dobrze wybalansować, nie? Poza tym zawsze trzeba wziąć pod uwagę to, że potem będą dzieci i tak jak było za czasów komunizmu, że matka mówiła, że swoje jest Pan Bóg, który cię kocha i ten, a ojciec komunista mówił, religia to opium dla mas, albo mam takiego znajomego, którego matka była zażartą katoliczką, a ojciec był totalnym protestantem. I toczyli bitwę o dziecko, do którego najlepszego kościoła dziecko pójdzie w niedzielę. No, sami rozumiecie, nie? Jest to po prostu pole do konfliktu, a przecież nie o to nam chodzi, nie? Następne bardzo ważne pytanie z serii tych takich to jest, czy byłeś wykorzystywany fizycznie, emocjonalnie lub seksualnie? Znowu, zaplecze terapeutyczne. Jeżeli człowiek był w takiej sytuacji, zazwyczaj nosi bardzo dużo różnego rodzaju zranień w swoim sercu. I te zranienia zawsze przekładają się na relacje w małżeństwie, ponieważ te zranienia przekładają się na relacje najgłębsze. To właśnie te sytuacje kształtują tą naszą umiejętność intymności, bycia w sytuacjach, kiedy jestem bezbronny, bo wiecie, intymność to jest bycie bezbronnym bez poczucia wstydu, nie? Przede wszystkim, co on z tym robi? Bo przecież takie osoby też zasługują na szczęście. I znam takie osoby, które pomimo takich przeżyć potrafią być szczęśliwe i naprawdę mają fajne życie. Ale to nie zmienia faktu, że ty jako partner musisz wiedzieć, w co się pakujesz i musisz mieć świadomość tego, żeby potem po długim, długim czasie po ślubie pewne rzeczy nie wyszły. I ostatnie pytanie na dzisiaj to stosunek do alkoholu i do pornografii. Tak, dwie rzeczy. W Polsce jest taka kultura, jaka jest i generalnie spożywa się dosyć dużo alkoholu. To, czy się świętuje w ten czy w inny sposób, to jest jedna sprawa, a jak rozwiązuje się problemy, w czym szuka się ukojenia, to jest zupełnie inna sprawa. Alkohol zrujnował niejedną rodzinę w Polsce. W Polsce ocenia się, że mamy 3 miliony alkoholików. Więc teraz wyobraźcie sobie, ilu waszych potencjalnych partnerów wychodzi z domu, gdzie jest problem alkoholowy. To samo jest z pornografią. Tu można powiedzieć, dzisiaj się bardzo trywializuje pornografię, nie? A tam takie tam, jak to się dzisiaj mówi, niemieckie filmy dla dorosłych, nie? Gorące wagi 4. Oczywiście to jest fajne, jako dowcip, ale w realu pornografia zostawia ogromny ślad na psychice ludzi, którzy ją oglądają, a zwłaszcza facetów, którzy mają taką ciekawą tendencję i to jest potwierdzone badaniami rozlicznymi naukowymi, że dla facetów ich pierwsze doświadczenie seksualne robi taki imprint na mózgu. I jeżeli to doświadczenie seksualne jest po pijaku, na tylnym siedzeniu samochodu, z jakąś nieznaną dziewczyną, ma to tą pewną otoczkę, to on przez całe swoje życie będzie chciał to doznanie w jakimś sensie powielać. I to samo dotyczy pornografii. Jeżeli życie młodego człowieka zaczyna się w tym otoczeniu pornograficznym, to nie dość, że on ma ten imprint taki seksualny, po drugie przede wszystkim, i to jest najważniejsze, dla niego seks nie oznacza bycie w relacji z drugą osobą. I to jest ten najniebezpieczniejszy wymiar, który potem rzutuje strasznie na relacje z kobietą, czy z mężczyzną, zwłaszcza z kobietą. I potem mamy plagę, dosłownie plagę na terapii kobiet, pięknych kobiet, które przychodzą i mówią,
Mój mąż nie chce ze mną współżyć. No ale dlaczego? Bo on mówi, że ja go nie podniecam. No a jak było przy ślubie? No on był bardzo zainteresowany, on bardzo chciał. Po ślubie jakiś czas tam coś nam się udawało. A teraz on nie może ze mną uprawiać seksu, dopóki nie obejrzy gazety pornograficznej. I to dotyczy bardzo wielu małżeństw, w których był problem z pornografią. I to są potem rzeczy takie wstydliwe, o których nikt nie chce mówić. Ludzie grają, mówią, że jest wszystko okej, bo po prostu nie wiedzą, dokładnie nie wiedzą, co z tym zrobić. Więź seksualna między partnerami jest jednym z czynników, oprócz paru innych, które gwarantuje trwałość związku. Jeszcze jedno pytanie, czyli jaką ten człowiek ma ze sobą przeszłość? Oczywiście bardzo często jest tak, że ludzie w wyniku pewnych doświadczeń życiowych po prostu mądrzeją, nie? I dzisiaj nawet jest takie hasło, które utarło się, że najlepszy jest facet po przejściach. Jakiś taki rozwodnik, który dostał nieźle po tyłku, albo taka kobieta. Przeszłość jest bardzo istotna. Natomiast jest taki typ ludzi, który po prostu nie uczy się. I oni te same błędy powtarzają w kółko. Dlatego też z jednej strony to, że to jest przeszłość, a z drugiej strony stosunek do tej przeszłości. No bo jeżeli ktoś ma wyrok na to, że na przykład pobił żonę, nie? Albo coś się tego typu wydarzyło, czyli taka przemoc domowa i tak dalej, no to wtedy ja bym się naprawdę dobrze zastanowiła, nie? Czy ten człowiek w ogóle się nadaje do relacji ze mną. I tutaj jest taka generalna zasada, że przy wyborze partnera przede wszystkim trzeba myśleć i używać mózgu. My po prostu mamy tendencję do tego, żeby sobie idealizować drugą osobę, idealizować tą sytuację. Po prostu taki nadmierny optymizm, bo to jest mechanizm, który nam pozwala podjąć te wszystkie decyzje. Ale to nie jest koniecznie prawdziwe. Dlatego przy wyborze partnera trzeba używać mózgu. Czuję, nie czuję, sprawdzić pewne fakty, dopytać się, zbadać, popytać, przemyśleć, przeanalizować. I wtedy, gdy zadajemy sobie pytania, rozmawiamy na różne tematy, to wchodzimy w następny etap, tak? Czyli w małżeństwo z dużo mniejszym bagażem. Bo tak naprawdę potem, gdy te wszystkie rzeczy zaczynają wychodzić, bo one wychodzą, to my już jesteśmy na pewne rzeczy przygotowani, pewne rzeczy już obgadaliśmy, i wtedy w małżeństwie po prostu komunikujemy po prostu dalej na ten temat. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rozmawiamy, że szukamy wyjścia, że ewaluujemy. Natomiast jeśli tego nie robimy, to te wszystko, to bierzemy ślub, a te wszystkie bomby prędzej czy później wybuchną nam przy finansach, przy wychowywaniu dzieci, przy stosunku do zdrowia. To wszystko kiedyś nam eksploduje, albo przy chorobie, albo przy jakimś kryzysie. Albo gdy wydarzy się coś, co po prostu nas poróżni i potem się dopiero zaczyna jazda. Dlatego też ja wiem, to nie jest łatwe. Ja wiem, że to wygląda mało romantycznie, ale możemy sobie bardzo ułatwić życie. I ja zawsze tłumaczę to moim dzieciom, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, nie? Czyli jeżeli ty postępujesz rozumnie, zadajesz pytania, patrzysz, jak ktoś odpowiada, czy chce odpowiadać, czy on się kryje, Czy jest to jakaś taka szczerość, czy jest jakaś chęć współpracy. To wszystko pokazuje nam, z jakim człowiekiem mamy do czynienia i co de facto chcemy wybrać. Zapraszam Was na kolejny filmik o pytaniach przed ślubem. Jeżeli macie jakieś propozycje, czy chcielibyście podać swoje pytania, które warto byłoby według Was zadać, to umieśćcie je na dole w komentarzach. Łapka w górę, do zobaczenia, hej!